Wieloletniej tradycji stało się zadość i dźwięk ligawek, trąbit, bazun, rogów i innych instrumentów pasterskich oznajmił nadejście Adwentu. Tym razem nie zabrakło też zimowej scenerii w Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu. Pierwszy dzień konkursu to tradycyjnie przesłuchania. W tym roku zgłosiło się ponad 170 uczestników w wieku od kilku do prawie 90 lat. Dlatego konkurs gry na ligawkach odbył się w 4 grupach wiekowych, do tego rywalizacja z użyciem innych instrumentów, trąbit, bazun i rogów pasterskich dała w sumie 12 kategorii. Niektórzy biorą udział w konkursie od lat, a na ligawkach grają od zawsze i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z innymi. Gram na ligawkach od 3 roku jako dziecka, już gram 73 lata, znaczy mam zetknięcie z nią od dziecka do tej pory. Teraz zatrzymało mnie operacja, którą miałem na głowę, dostawali się do mózgu, 4 mam otwory robione do tego, także nie wolno mi grać. Wczoraj podałem dźwięk tutaj im. Ogłosiłem, że jeszcze żyję, że jeszcze ten pierwszy dźwięk wydałem, że jeszcze zrozumieli, jeszcze żyję, bo mogłem nie żyć. To jest taka poważna operacja, że mogłem nie żyć. Także tego się już ostrzegam i wyrabiam ich. Pierwsza ligawka zrobiona jest moja w 2001 roku, to w tej chwili by miała 22 lata. I teraz mam tutaj jedno, które grałem do tej pory na niej. I będę z nią po prostu odchodził na świat drugi z nią. Już ona nie pójdzie do ludzi za żadne pieniądze. Ta i ta pierwsza. Także te ligawki, które tu mam. I jeszcze mam około 100 sztuk w domu do wyrobienia. Ale też prawdopodobnie może kilka zrobię, bo to jest nie wydychanie, tylko po prostu jest robota ręczna. Także może jeszcze kilka zrobię, jak mnie zdrówko dopomoże. Także moje ligawki są na całym świecie. Będę wymieniał Rosja, znaczy Związek Radziecki, Stany Zjednoczone, Japonia, Chiny, o te kraje. To trzeba umieć, trzeba chcieć, bo są tacy, co przychodzą do mnie. Jeden jest zawzięty, że się nauczy i będzie grał, a drugi mówi, panie, to jest ciężka robota, mnie tu nic nie wychodzi. Ja mówię, ty słuchaj, ja na akordeonie gram. Mówię, na akordeonie chcąc być dobrym muzykantem, to trzeba 15 lat uczyć się grać, żeby być dobrym mistrzem, nie? A ty chcesz od razu na ligawce, na takim, jak ty nie masz z nim styczności, to nie ma możliwości. Są tacy, że pierwszy raz wyda głos troszeczkę tam byle jaki i ja mówię, będziesz grał.
jak zechcesz, a jak nie, to postawisz, powiesz, że za ciężko i tego. Tutaj po prostu trzeba nauczyć się, trzeba, to nie jest taki wysiłek mocny, tylko trzeba po prostu wejść dobrze z ustami i trzeba być zdrowym, po prostu mieć wydech, no i trzeba być młodym. Żeby grać dobrze na ligawce, po prostu pierwsze trzeba nie palić tytoniu papierosów. Trzeba mieć dobre płuca, zdrowe płuca, dużo powietrza. To ligawkę namoczyć na mrozie, żeby błyszczała się, żeby dobrze echo szło. Daleko przede wszystkim, głośno. Jak zimo, mróz, to ona się uszczelni i wtedy lekko się gra na tej ligawce. Ta ligawka ma imię Boski Instrument. To są boskie instrumenty, bo to sama gałąź. Tu nie ma plastiku, nie ma żelaza, nie ma nic. Cały rok ja robię ligawki, bo to pierwsze trzeba znaleźć gałęź, chodzić po lesie tu i tam. Chodzi myślami, wie pani, cały rok od konkursu do konkursu ciągle to się ma w tej głowie i pomyśle. No i gałązkę znaleźć i później ją wysuszyć, no rozprawić, rozciąć, wydłubać, skleić, nastroić, dopasować do siebie, no bo tak każdy instrument trzeba dopasować do swojego ciała po prostu, no. Dzięki twórcom ludowym takim jak pan Eugeniusz można było na miejscu kupić ligawkę lub skonsultować technikę poprawności gry na tym instrumencie, bo konkurencja w tym roku była na bardzo wysokim poziomie. Konkurs ma już ponad 40 lat, tak? Przez te 40 lat udało nam się stworzyć taką, jak to się teraz ładnie mówi, markę. Ten konkurs żyje już swoim własnym życiem. Możemy powiedzieć, że niektórzy ludzie wychowali się wręcz na tym konkursie. No i nie wyobrażamy sobie, by w Ciechanowcu na rozpoczęcie Adwentu nie było słychać tego, co teraz tam w tle, tak? Czyli dźwięku ligawki. Sądzimy, że udało nam się zrobić kawał naprawdę dobrej roboty, ponieważ przez te 40 lat do świadomości mieszkańców, bo przede wszystkim na tej ligawce nam zależało, z powrotem wróciła ta informacja, to skojarzenie, że gdzieś ta ligawka tutaj występowała, a ona występowała tutaj bardzo powszechnie. O ligawce pisał już patron naszego muzeum, ksiądz Klub, który w XVIII wieku mawiał, że jest to instrument pasterski. Natomiast nieco później, w wieku XIX, ona z tego pasterskiego przerodziła się w taki instrument obrzędowy i teraz przede wszystkim właśnie w czasie Adwentu tę ligawkę słyszeć możemy. Podczas II wojny światowej ligawki ucichły, ligawki były instrumentem zakazanym, zabronionym, nie można było posiadać ligawek przez wzgląd na to, że zarówno ligawki, jak i bazuny, trąbity, wszystkie te instrumenty służą również do komunikowania się na duże odległości, więc ligawki były zakazane, by mieszkańcy poszczególnych wiosek się ze sobą nie komunikowali. Natomiast po wojnie oczywiście zwyczaj można powiedzieć uległ zapomnieniu, ale lata 70., początek lat 70. tutaj w Ciechanowcu i pierwszy ówczesny dyrektor muzeum, Kazimierz Uszyński, z grupką pasjonatów, wszyscy ci ludzie sprawili, że dzisiaj jesteśmy tutaj już po raz 42 i możemy cieszyć się właśnie tymi pięknymi, niskimi dźwiękami ligawki. Od 1990 roku konkurs ma charakter imprezy międzynarodowej. Na przestrzeni lat uczestniczyli w nim instrumentaliści z Finlandii, Litwy, Białorusi, Meksyku, Australii, Hiszpanii, Szkocji, Irlandii, Niemiec, Bułgarii, Węgier i Słowacji. W tym roku gośćmi byli uczestnicy z Finlandii, Estonii, Litwy i Ukrainy. Pierwszy dzień przesłuchań konkursowych zakończył się wspólnym muzykowaniem i koncertem zespołu dziecięcego Karpacka Tajstra z Ukrainy. W niedzielę rano zaproszeni parlamentarzyści, samorządowcy, uczestnicy konkursu oraz mieszkańcy spotkali się na plebanii w Ciechanowcu, by wspólnie uczestniczyć w mszy świętej. Wiele instrumentów muzycznych, nawet bardzo starych, ewoluowało przez wieki. Ligawki natomiast, jak żywy relikt dawnych czasów, pozostały właściwie w niezmienionej formie do dzisiaj.
są związane też z obrzędowością religijną okresu Adwentu. Budzą ze snu, wzywają na liturgię, a w sensie symbolicznym wzywają do nawrócenia, do prostowania życiowych dróg, bo Pan nadchodzi. Oby oprawa muzyczna dzisiejszej Eucharystii, oby dźwięk ligawek i innych instrumentów obudził w nas pragnienie świętego życia i przypomniał, że nie należy zwlekać z nawróceniem i odkładać go na później. Zwyczaj rozpoczynania adwentowego oczekiwania na najważniejsze urodziny w dziejach świata graniem na instrumentach pasterskich znany jest też na Kurpiach, w rodzinnych stronach wicemarszałka województwa podlaskiego, który docenił ożywianie tej tradycji przez jednostkę województwa podlaskiego, jaką jest Muzeum Rolnictwa. Z różnych regionów dzisiaj w Ciechanowcu gościmy 42 raz wszystkich artystów, wytwórców tych ligawek, ale i którzy grają na tych ligawkach, bo to w różnych regionach jest trochę inaczej. Ale będziemy gościć z całej Europy, ze Szwajcarii, tu są trębacze i którzy wykonują ligawki, artyści. No i myślę, że to taki oryginalny sposób grania na instrumentach pasterskich. To kiedyś służyło do sygnalizacji w różnych wydarzeniach. No i myślę, że ta regionalność, ta lokalność jest ubogacona właśnie z całej Polski wykonawcami i będziemy tu słuchać dzisiaj wykonawców, którzy wygrali w konkursach w dniu wczorajszym. I myślę, że Ciechanowie dzisiaj jest stolicą w Polsce, gdzie na tych trąbitach, na tych ligawach artyści będą nam grali i będzie się działo. Jednostka w Ciechanowcu jest jednostką województwa podlaskiego i myślę, że to prawdziwa przyjemność gościć ludzi z całej Europy, żeby posłuchać, jak kiedyś grano na tych ligawkach. Po młodzieży widać, że to przechodzi na pokolenia i cieszymy się z tego, że możemy gościć artystów i wytwórców ludowych rzemieślników z całej Polski. Konkurs to unikatowe wydarzenie, które zapewnia idealne warunki do kultywowania, przekazywania dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom. Impreza przyczyniała się też do pobudzenia na nowo ośrodków wytwarzania ligawek i innych tradycyjnych instrumentów. Ligawka jako instrument pasterski stała się już taka właśnie bardziej znana. I o ile mi wiadomo, to tutaj właśnie okoliczne ośrodki też niektóre organizują tego typu przeglądy. Aczkolwiek my zaczęliśmy tutaj właśnie w muzeum bardzo, bardzo dawno, no bo już ponad 40 lat temu. No i kultywujemy tą tradycję konkursu, jednocześnie kultywując właśnie grę na ligawkach, na instrumentach pasterskich. Dodam tylko, że nasz patron muzeum, ksiądz Krzysztof Kluk, no już właśnie 250 lat temu pisał i mówił o ligawce, więc ona była tutaj taka właśnie znana i rozpowszechniona. I myślę, że naprawdę to, czego dokonaliśmy właśnie poprzez organizację tych konkursów, jest naprawdę bardzo wartościowe i bardzo się z tego cieszymy. Poziom gry z roku na rok jest naprawdę coraz taki wyższy. Już teraz właśnie potrzebujemy naprawdę takiego bardzo merytorycznego jury, które potrafi ocenić właśnie tą grę na instrumentach pasterskich, może bardziej od strony takiej muzycznej. Natomiast no zawsze taką atrakcją i takim wydarzeniem są te najmłodsze dzieci, które przybywają do nas. Czasami są to właśnie takie pokoleniowe tradycje, ale zdarzają się też zupełnie nowe dzieci, które gdzieś tam usłyszały o tym i same próbują sił. Drugi dzień konkursowy w Ciechanowcu to już emocje związane z wynikami przeglądu. Żeby grać na ligawce, potrzeba nie tylko wprawy, ale też dobrego słuchu i godzin wytężonych ćwiczeń, o czym przekonali się młodzi adepci gry na ligawce. Ostatnio, kiedy byłem rok temu, z moim kolegą nie umieliśmy jeszcze grać i zamiast graliśmy, tak jak tutaj wszyscy, to drżeliśmy się do takiej wielkiej trąby, bo nie umieliśmy po prostu grać, a po
po konkursie dopiero rok temu nauczyliśmy się grać i trudno to jest ustami tak ustawić te usta, żeby to, i mocno wydmuchać, żeby trudno to zagrać. Kolega przyjechał w tamtym roku i powiedział, że ciekawie, to też przyjechałam spróbować. Trochę to jest trudne, ale nie aż tak. Trzeba usta dobrze ustawić i mocno dmuchać. Ligawka wraz ze swymi odmianami, trąbitami z regionów podgórskich czy bazunami z Kaszub jest jednym z najstarszych znanych w Polsce dętych instrumentów drewnianych. I w każdym z tych regionów tradycja grania na nich jest podtrzymywana, a konkurs w Ciechanowcu pozwala na wymianę doświadczeń. Ja kultywuję tradycję grania na trąbicie w Koniakowie, bo co roku też organizujemy konkurs gry na trąbitach, także nie być tutaj to był grzech, bo to przecież międzynarodowy konkurs. Także bardzo chętnie tutaj przyjeżdżamy. Z młodymi, którzy jeszcze się uczą dopiero i tak dalej. Trąbity i tak dalej to był bardzo stary instrument pasterski. To był jedno z najwcześniejszych sposobów porozumiewania się. I dlatego tę tradycję trzeba zachować. Przecież my dorośli już wiemy dokładnie, że trzeba to zachowywać, trzeba to młodzieży przekazywać, żeby dalej to istniało, dalej to trwało. Do Ciechanowca już jeździmy od dawna. Jest to 36 raz, jak kapela Pleskota z Chmielna pojawiła się na przeglądzie między innymi tutaj w Ciechanowcu. Ja tu jeżdżę nie od 36 lat, tylko od 8 roku życia, więc tu jestem już dość długo. Nie liczyłem nawet, szczerze mówiąc. Jeździmy tutaj z ogromną chęcią i nastawienie tutejszej społeczności, w szczególności mówimy tutaj o pracownikach muzeum w Ciechanowcu. Czujemy się tutaj bardzo dobrze. Dlaczego przyjeżdżamy tutaj? Po to, żeby nasz region można było wypromować między innymi i przedstawić, jakie są ważne aspekty w kulturze kaszubskiej. Warto pamiętać o mowie naszych przodków, czyli o języku kaszubskim, również o instrumentach, które dziś już nie są używane w rybołówstwie, czyli mówimy między innymi o bazunie, albo o krótszych buczkach, bo to były krótsze bazuny, które mieściły się w łodziach. Przewodnicząca jury, profesor Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska z Uniwersytetu Warszawskiego, zwróciła uwagę na wysoki poziom tegorocznego konkursu oraz duży udział dzieci i młodzieży. W jej przekonaniu tradycja instrumentów pasterskich, czy też w ogóle instrumentów muzycznych tradycyjnych, a zwłaszcza ligawek, nie będzie zanikała, bo widać coraz większe zainteresowanie tymi instrumentami i ożywianiem ich. Można powiedzieć, że coraz wyższy jest poziom wykonawców, coraz większa jest świadomość wykonawców co do wartości w ogóle nie tylko instrumentów, z którymi mają do czynienia, czy które wydobywają gdzieś właśnie z tradycji, przypominają sobie, czy też poszukują w tradycji, ale też no i również wykonawczo, muzycznie. To jest instrument i pasterski, i myśliwski, był używany w komunikacji sygnałowej, ale też akurat w Adwencie ma szczególną rolę również w życiu religijnym, także to jest ta głęboka nasza tradycja i myślę, że świadomość potrzeby tożsamości każe nam sięgać do tych właśnie repertuarów. Mamy bardzo młodych, nawet dzieci, no czasami troszkę przesadnie wczesne dzieciństwo, ale tak, jest bardzo dużo młodych wykonawców, jest ponad 20 wykonawców w wieku nastoletnim, także to jest bardzo takie zachęcające do spojrzenia w przyszłość. Myślę, że pan dyrektor Kazimierz Uszyński byłby bardzo zadowolony, gdyby widział, że nie tylko nie gaśnie, ale wręcz wzrasta zainteresowanie. Zanim ogłoszono wyniki z tegorocznego konkursu, rozbrzmiała pasterska muzyka słowackiego zespołu Bacowie z Podgrani. Zazdrawiam.
Po koncercie przyszedł czas na ogłoszenie wyników konkursów. W grze na nigawce, ocenianej jako jedyny instrument w aż 4 kategoriach wiekowych, wystartowało w sumie 73 uczestników. Teodor Niemyjski z Ciechanowca i Mateusz Zalewski z miejscowości Dobre, który otrzymał nagrodę po raz 4 z rzędu, to zdobywcy ex aequo pierwszej nagrody 42. konkursu gry na instrumentach pasterskich w Ciechanowcu w kategorii dorosłych grających na ligawkach. Cała historia gry na ligawce zaczęła się 10 lat temu dokładnie. Pierwszy konkurs zobaczyliśmy w telewizji, transmisję. Kupiliśmy ligawkę i tak się zaczęło. Żadnej tradycji wcześniej nie mieliśmy w rodzinie. Do łatwych ta gra na pewno nie należy, ten instrument. Ale można to opanować. Trzeba sobie kondycję wyrobić ust i wtedy, no wiadomo, zadęcie trochę. Wszystko razem i wtedy się gra. Tak, być to jest synek. Być może też będzie grał. Jeszcze na razie za malutki, ale na pewno może będzie. Za rok spróbuję. Będzie kultywował tradycję dalej. Pierwsze nagrody w swoich kategoriach wiekowych zdobyli także Piotr Bondarczuk z Wieski w grupie seniorów, ex aequo Bartosz Tatarczuk z Kanabrodu i Kacper Zalewski z Brzeźnik w grupie młodzieży oraz Kuba Muciński z Łochowa w grupie dzieci. W kategorii trąbit zdobywcami pierwszych nagród zostali w grupie dorosłych ex aequo Andrzej Gernat z Turowki na Słowacji i Tadeusz Rudzki z Koniakowa, a w grupie wiekowej dzieci i młodzieży Michał Pajestka z Koniakowa. Spośród grających na bazunach jurorzy pierwsze nagrody przyznali Pawłowi Grubie z Żukowa i Julii Wenzel z Żukowa, a za grę na rogach pasterskich pierwsze nagrody zdobyli Mike Maurer ze szwajcarskiego Kenic i Michał Pajestka z Koniakowa. W kategorii innych instrumentów zwycięzcami w swoich kategoriach wiekowych zostali Alean Jurgen z Stalina i Wojciech Ozuk z Suchorzewka. Jak pokazał 42. konkurs gry na instrumentach pasterskich, Ciechanowiec łączy pokolenia, narodowości, a wszystko za sprawą szacunku dla podtrzymania tradycji. Nasze początki były takie, że żeśmy grali w orkiestrze i kolega nas zaprosił, żeby spróbować na takim instrumencie grać, a graliśmy w orkiestrze DD na trąbkach, czy na kornetach. I po prostu tak wyszło, że zachęcił nas, żebyśmy spróbowali, bo będą nagrody rzeczowe, pieniężne i tak dalej. No i żeśmy spróbowali tych siły, ale my nie mamy tej ligawki, mówi, jak mamy to zagrać? Pierwszy raz, ale ja udzielę swojej ligawki. No i tak było, że udzielił swojej ligawki, ja zagrałem, no i zdobyłem wyróżnienie i od tej pory pamiętam, że gram już 39 lat. Mam takie, znaczy, książkę nasze Muzeum Rolnictwa Skansen i nasze województwo dawniejsze łomżyńskie. No i tak się zaczęło, zaczęliśmy grać. Jest troszeczkę umiejętności po prostu grania. I po prostu właśnie trzeba umieć zagrać na ligawce. Trzeba normalnie ułożyć usta i dobrze druchnąć, żeby wyszedł dźwięk. Tu nie chodzi o dmuchanie całym powietrzem. Same usta grają, w ten sposób. Nie da się w ogóle grać na takim instrumencie, jeśli się będzie cały czas deło. Tak się nie zrobi. Ja mogę nawet zagrać, jak to ma być. Ja po prostu gram taką melodię. Chodźcie tu, bo się narodzi Pan. Albo Adwentum, Adwentum, cztery niedziele. Właśnie na tym instrumencie albo, tak gram. Przepraszam, albo jeszcze taka melodia jest. Babi Wód, Babi Wód, Babi Kolano. Babi Wód, Babi Wód, Babie kolano, albo Adwentum, Adwentum, cztery niedziele. Adwentum, Adwentum, cztery niedziele. 42. konkurs gry na instrumentach pasterskich imienia Kazimierza Uszyńskiego organizowany jest przez Muzeum Rolnictwa imienia księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu przy współudziale Starostwa Powiatowego w Wysokim Mazowieckim i parafii Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu pod patronatem wojewody podlaskiego oraz marszałka województwa podlaskiego. Impreza otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.